Święty Antoni w Łodzi Łakiewnikach w latach 1676-2019. Część trzecia. Prośby i podziękowania z lat 1996 do 2019 roku. Rok 1996. Święty Antoni, proszę Cię, aby Piotrek do mnie wrócił i o zdrowie mojej całej rodziny i dobre oceny. Święty Antoni, proszę Cię, żebym mógł wyjść z pogotowia opiekuńczego, prosi Marcin A. Święty Antoni, proszę Cię o to, żebym się dostała do tej szkoły i żeby w mojej rodzinie doszło do zgody, żeby Mirek nie przestał mnie kochać, ani żeby nic nam nie stało na drodze do szczęścia, żeby mój brat był szczęśliwy, prosi Danuta. Proszę o miłość mojej mamy. Proszę o dobre oceny w nauce i abstynencję ojca, prosi Regina K. Proszę, abym wyszedł na stałe z tego pogotowia i żeby moja mama wyzdrowiała, bo jest bardzo chora. Jeszcze moja ostatnia prośba, żebym się uczył. Aby nie wyszły moje błędy, których naprawdę nie chciałem popełnić, wybacz mi. Święty Antoni, w tak ciężkim dla mnie czasie chciałbym Cię prosić o wsparcie. W najbliższym okresie czeka mnie matura, a później egzaminy na studia. Gdybyś chciał w swej dobroci dopomóc mi, aż trudno uwierzyć, że w ciągu najbliższych dni dokona się przełom w moim życiu. Odpowiedzialność ta przeraża mnie i bardzo chciałbym mieć w Tobie oparcie. Prosiłbym Ciebie także o pomoc w życiu prywatnym. Potrzebuję kogoś, na kim mógłbym polegać, czuć czyjeś ciepło i być komuś potrzebnym, zwłaszcza teraz. Święty Antoni, bardzo proszę, by babcia nie krzyczała na mnie po przyjeździe od Asi i o szczęście w drugim małżeństwie, prosi Piotrek. Święty Antoni, poproś Boga, by pozwolił mi jeszcze raz spróbować, Monika K. Święty Antoni, proszę Cię o to, żebym zdała do następnej klasy, żebym miała szczęście w życiu, żeby mnie każdy lubił, bym była ładna i zgrabna, żeby moja rodzina była zdrowa, żeby w domu panował spokój i harmonia, żebym chodziła z Adamem jak najdłużej. Dziękuję, Agnieszka. Święty Antoni, którego obrałam sobie za patrona i przewodnika duchowego, proszę Cię, we wszystkich moich kłopotach bądź mi pomocą, a szczególnie proszę o zdrowie dla syna i błogosławieństwo Boga, prosi Jadwiga W. Święty Antoni, proszę Cię o to, żeby tata mojej koleżanki wyszedł z więzienia. Święty Antoni, proszę Cię o łaskę jasnej drogi mojego życia, prosi Mariola K. Święty Antoni, bardzo proszę o zdrowie moich bliskich, o pomoc w nauce w siódmej klasie, żebym miała więcej koleżanek i była zdrowsza, żeby moi rodzice kochali się nawzajem, żebym nie miała kłopotów. Chciałabym Ci powiedzieć, że bardzo chciałabym chodzić do kościoła, ale nie mogę i nie chcę mi się. Przez te parę dni spróbuję się poprawić. Kasia W. Proszę Cię, Święty Antoni, aby Dawid mógł znowu chodzić, żeby Widzew wygrał z Legią, żebyśmy z Julitą nigdy się nie kłócili, żebyśmy same też się nie kłóciły. Proszę, aby wszystko było dobrze w szkole, żebym nie kłóciła się z Moniką, abym znalazła sobie fajnego, ładnego chłopaka i aby wszystko było dobrze z moją rodziną, prosi Jolka. Proszę, aby moja mama wyszła z długów, żeby nie piła, żeby mój brat się nie kłócił i tata, żeby wszystko się ułożyło, żeby mi dobrze szło w szkole. Proszę o zdrowie dla całej mojej rodziny, abym odnalazła się w świecie, znalazła cele w życiu i aby moje życie uległo zmianie, abym zrozumiała, po co żyję i o więcej radości na co dzień. Święty Antoni, proszę o zdrowie, które jest tak cenne,
i którego bardzo mi brakuje, a Ty na pewno wiesz, o czym myślę. Następnie proszę o samodzielne życie, aby jakoś je ułożyć i nie będąc już na stancji rodziców. Proszę o prawdziwą, szczerą, szczęśliwą miłość z tym jedynym, co następuje w trzeciej kolejności. Natomiast w czwartej o zdrowie dla mojej mamy, która jest naprawdę bardzo chora, i pozostałych innych bliskich osób, a będę niezmiernie wdzięczna przy nadziei Iwona z Łodzi. Święty Antoni, chciałbym Cię prosić o to, żebym był szczęśliwy i żebym był na zawsze z moją ukochaną Agusią, naszym synkiem Patrykiem, i żebyśmy się wreszcie pobrali, najlepiej w lipcu, i żebyśmy byli szczęśliwi i bogaci, i niech mnie kocha z całego serduszka, ja ją będę kochał zawsze, żebym miał do końca życia takiego przyjaciela jak Rafał, bo on jest dobry chłopak, tylko jeszcze nie wie, czego chce. Podpisany Radek N. Cudowny święty Antoni, proszę Cię bardzo, aby moje dziecko uwolniło się od wpływu złego towarzystwa, aby z powrotem wróciło na dobrą drogę, drogę wiary i miłości Boga i bliźniego, na drogę posłuszeństwa i szacunku wobec rodziców, na drogę dobrej nauki, na drogę prawdy i życia wiecznego. Błagam, cudowny święty Antoni, wysłuchaj prośby zbolałej matki i dopomóż memu dziecku. Za wysłuchanie mej prośby z góry dziękuję, matka. Bardzo proszę świętego Antoniego, aby mój tatuś przestał pić i by się zaczęło nam lepiej wieść, prosi Kasia. Święty Antoni, proszę Cię, abym była zdrowa i szczęśliwa z Jarkiem, żebym nie miała powodu do kłótni z nim, aby on się jak najmniej denerwował. Bardzo proszę o zdrowie moich rodziców, dziadków. Święty Antoni, dziękuję Ci za wszystkie łaski i proszę Cię, nie opuszczaj mnie. Dopomóż mi, abym mogła wyjść z tego piekła, w którym się znalazłam. Dziękuję Ci za wszystko jeszcze raz. Proszę Cię, dopomóż mi w życiu, żebym mogła wreszcie spokojnie żyć i jakoś ułożyć sobie to życie. Proszę, opiekuj się moją córeczką Agnieszką. Przepraszam za to, co było złe, Ewa. Święty Antoni, proszę Cię, wstaw się za mną u Pana Jezusa i uproś mi łaskę ufności, wiary i czystego serca. Proszę Cię, abyś wskazał mi drogę, która będzie dla mnie najlepsza. Bądź ze mną zawsze, a w szczególności w momentach mej słabości. Prosi Wojtek W. Święty Antoni, nawróć niedobrych ludzi i sąsiadów moich. Spraw, żeby wrócili na dobrą drogę, przestali siać nienawiść i skargi. Błagam Cię, pomóż nam i nie opuszczaj nas w trudnych i ciężkich chwilach. Prośba do świętego Antoniego o modlitwę dla syna, o nawrócenie, aby się wyzbył alkoholu, aby nigdy więcej nie przebywał w więzieniu, i prośba o jego zdrowie. Święty Antoni, czuwaj nad naszą rodziną, żebyśmy żyli w zgodzie, żeby nie było zdrady, żeby moja żona zrozumiała, co mnie boli, żeby zaczęła spać ze mną. Błagam, żeby moja operacja się udała i żeby to nie była ta najgorsza choroba, o której myślę. Błagam, żebyśmy byli razem do końca życia i żeby mogła mi urodzić jeszcze jedno dziecko. Czuwaj nad naszą córeczką Edytką, żeby wyrosła na porządnego człowieka, prosi Marcin G. Chciałabym kupić mojej mamie na gwiazdkę spodnie, tylko nie mam tyle pieniędzy, Karolina M. Dziękuję Ci bardzo, święty Antoni, że czuwałeś nad moją córką Moniką w czasie wypadku drogowego, ocaliła życie. Proszę Cię bardzo o dalsze zdrowie dla niej, mama. Dziękuję Ci, święty Antoni, że modliłeś się za mnie i zdałam ten egzamin. Teraz bardzo, bardzo Cię błagam, żebyś pomógł mi, aby nasza rodzina się powiększyła, żeby mogła zajść w ciążę, a potem urodzić zdrowe dziecko. Błagam, pomóż mi.
Święty Antoni, proszę Cię z całego serca, abym w życiu miał dużo pieniędzy, abym już nigdy nie kłócił się z matką. Proszę Cię jeszcze o zdrowie dla mnie, mojej mamy i babci. Rok 1997. Święty Antoni, moja prośba jest taka, ażeby pogodzić się z żoną, żyć w szczęściu i miłości i stanowić szczęśliwe małżeństwo. Proszę Cię o zdrowie dla mnie, dla żony i dzieci oraz dla najbliższej rodziny. Spraw, święty patronie, ażeby mógł wstrzymać się od picia alkoholu, ponieważ alkohol jest najczęstszym źródłem konfliktów rodzinnych. Dziękuję za wszystko to, co mam i nawet za to, czego nie mam. Moim pragnieniem jest natomiast, abym ukończyła szkołę średnią i dostała się do szkoły wieczorowej. Chciałabym również, aby ta osoba, którą właśnie kocham, była ze mną do końca moich dni. Dziękuję za zesłanie mi tej osoby, bo czuję się wspaniale. Proszę, żeby Marcin był ze mną do końca i mnie kochał do końca życia. Żebyśmy razem mieszkali, byli zdrowi i szczęśliwi, prosi Magda. Żeby mama mi pozwoliła ufarbować włosy na blond na ferie zimowe. Święty Antoni, bardzo Cię proszę, aby opatrzność czuwała nad moim chłopakiem Adamem, aby odzyskał utraconą wolność oraz za jego zdrowie i mojej rodziny, za co dziękuję, Beata B. Święty Antoni, proszę Cię o wskazanie drogi. Chciałabym pokochać kogoś na całe życie z wzajemnością. Jeżeli to jest ten mężczyzna, to chcę, aby się tak stało. Agnieszka. Bardzo proszę Cię, święty Antoni, sprawy mojej rodzinie się układało, abym dostała się do szkoły średniej, jako sobie wybrałam, żeby podstawówka skończyła się z jak najlepszą średnią i żebym wszystkie klasówki zaliczyła na czwórki i piątki. Proszę, aby gra na flecie coraz lepiej mi szła i nauka języka angielskiego również. Spraw, by wszyscy w rodzinie byli zdrowi. Gorąco Cię proszę. Proszę również, by Witek zwrócił na mnie uwagę, prosi Karolina. Święty Antoni, proszę Cię, abym nigdy nie kłóciła się z PK i nie chcę mieć nigdy w domu awantur, żeby Przemek nie kłócił się z rodzicami i żebyśmy zostali razem. Święty Antoni, bardzo Cię proszę o to, abyśmy zawsze byli szczęśliwi, jak to jest teraz. Proszę też o to, aby mój Sylwuś mnie nigdy nie zdradził, żeby ja go kochała i jestem tylko jego. Święty Antoni, proszę Cię o dodanie mi odwagi, wiary i miłości w dążeniu, wytrwania w wierze. Proszę również o łaskę stalowych nerwów w stosunku do mojej rodziny. Niech Bóg oświeci ich umysły, aby nie krzywdzili innych. Proszę o zdrowie dla mojej babci, Marzena D. Święty Antoni, proszę Ciebie o duchowe przewodnictwo, pomoc w dokonywaniu właściwych decyzji oraz wsparcie podczas matury i egzaminów na studia i przez resztę mojego życia, Monika. Drogi święty Antoni, chciałabym być ładniejsza, żeby chłopcy zwracali na mnie uwagę, żeby rodzice się nie kłócili. Chcę chodzić z Kamilem. Dziękuję, Dominika. Święty Antoni, proszę Cię o to, bym miał lepsze sukcesy w szkole i nauce, bym był dobrym uczniem. Dziękuję. Kochany święty Antoni, dziękuję Ci bardzo, że pomogłeś mi zdać egzamin zawodowy. Wiem, że mi bardzo pomogłeś. Chciałabym prosić Cię jeszcze o pomoc w egzaminie maturalnym. Proszę, daj mi siłę do nauki, pomóż, abym dostała temat, który potrafię, szczególnie z historii. Proszę o pomoc w ściąganiu. Proszę też, aby cała moja klasa szczęśliwie zdała maturę. Proszę, abym z pisemnej historii dostała chociaż mierny. Dziękuję, Lidia. Święty Antoni, proszę Cię o zdrowie dla mojej mamy, siostry i reszty rodziny oraz dla mnie. Proszę Cię, abyś
mi pomógł zmienić swoje postępowanie i ukończyć szkołę. Proszę Cię także, aby miłość moja i Darka przetrwała wszystkie trudy życia, prosi Marzena M. Proszę Cię, święty Antoni, o zdrowie dla wszystkich, o to, by mój związek z Michałem okazał się tym jedynym, żebyśmy zawsze byli szczęśliwi i dziękuję Ci za to, co mam, że spotkałam kogoś takiego jak Michał. Dziękuję. Święty Antoni, dziękuję Ci za wszystko, co dobrego się zdarzyło i przepraszam za wszystko złe, co ja zrobiłam. Chciałabym, abyś dodał mi sił, dopomóż mi wyjść z długów, pomóż mi warstek każdego dnia. Proszę Cię o łaskę dla mojej córki Agnieszki, dopomóż jej, aby była mądrą dziewczyną. Bardzo Cię proszę, nie opuszczaj mnie, obiecuję poprawę. Ewa. Święty Antoni, bardzo bym chciała, żeby moi rodzice zaakceptowali myśl, że chcę wyjść za mąż za mojego chłopaka, lecz chyba to jest niemożliwe. Święty Antoni, bardzo bym chciała, abyś pomógł mi na nowej drodze życia, gdyż niedługo wychodzę za mąż. Chciałabym, aby Jarek był dla mnie taki dobry i kochany po ślubie, jaki jest teraz. Chciałabym, aby nam dwojgu było zawsze ze sobą dobrze. Dziękuję. Ola K. Święty Antoni, dziękuję Ci za wszystkie spełnione dotychczas życzenia. Proszę o to, aby Piotrek był tym jedynym, na którego czekałam całe życie. Dziękuję serdecznie, Bóg zapłać. Kochany Święty Antoni, bardzo Ci dziękuję za to, że mam tak wspaniałego chłopaka i bardzo Cię proszę, daj mi siłę, żeby zdać egzaminy i żeby moja mama przestała pić. Dziękuję, Olka. Święty Antoni, bardzo Ci dziękuję za to, że dwa razy ocaliłeś mi życie. Proszę, dopomóż mi znaleźć pracę. Sam wiesz, jak jej potrzebuję. Spraw, aby to moje biuro okazało się potrzebne. Proszę Cię o łaskę dla siebie, jak dla całej rodziny, Ewa. Święty Antoni, błagam Cię. Spraw, proszę, wstaw się Twoim miłosierdziem do Boga, Jezusa, Matki Bożej, o to, aby moja kochana Małgosia, która dzisiaj poszła do szpitala usunąć domniemanego raka, aby on nie był złośliwy, ale była zdrowa, miej w opiece kochaną moją naszą Magdalenkę, a ja ze swojej strony zobowiązuję się nie pić wódki do końca roku. Przepraszam Cię, Bogunie. Święty Antoni, zwracam się z serdeczną prośbą o to, by w życiu móc założyć rodzinę, która będzie zawsze razem i zawsze szczęśliwa. Chciałabym, by mój mąż kochał mnie i nasze dzieci. W dniu dzisiejszym dziękuję Ci za wszystko, co mam, Iza. Święty Antoni, chciałabym Cię bardzo prosić trochę więcej szczęśliwych chwil w moim życiu, o wyrozumiałego mężczyznę, który pokocha mnie i mojego syna, akceptując nas takimi, jakimi jesteśmy. W dniu dzisiejszym dziękuję Ci za to, co mam, Ania. Święty Antoni, chciałabym, żebym nie była w ciąży przed ślubem, żeby moim mężem został Przemek. Chciałabym bardzo prosić o zdrowie dla całej mojej rodziny. Chciałabym, aby moja mama zarabiała dużo pieniążków, żeby kupiła mi mieszkanie i żeby rodzina żyła zawsze w zgodzie. Ewa. Święty Antoni, proszę, by droga, którą wybrałam i idę, zawsze była właściwa i by moja rodzina, którą założyłam, była zdrowa i szczęśliwą w miłości. Święty Antoni, proszę Cię o zdrowie dla mojego nauczyciela, którego nigdy nie zapomnę i którego bardzo kocham, Pana Witka. Proszę Cię także, Święty Antoni, o czuwanie nad moim bratem Adamem, że mu przywrócono utraconą niewinnie wolność. Proszę Cię także o więcej rozumu dla mnie i więcej wiary w Boga. Emila. Święty Antoni, proszę Cię, abym zdała do czwartej klasy i żebym zdała za rok maturę. Bardzo bym chciała, aby w domu było mniej kłótni i awantur z mojego powodu.
Również bym chciała, żebyś pomógł mi ułożyć sobie życie z Marcinem, żeby on mnie naprawdę kochał, tak jak mi ciągle powtarza. Przede wszystkim proszę Cię o to, abyś pomógł w przetrwaniu mojej przyjaźni z Anią, aby nie było między nami nieporozumień. Z wielkim podziękowaniem, Sylwia. Święty Antoni, wiem, że to głupie i wstyd mi, że o to proszę, ale błagam Cię o urodę. Proszę, daj mi siłę, wytrwałość i pomóż mi w tym, co chcę zrobić. Nie zasługuję na wiele rzeczy. Dziękuję za wspaniałą przyjaciółkę. Proszę również o szczęście dla niej, o ludzi, którzy nas zrozumieją, zaakceptują i facetów, którzy z nami wytrzymają. Magda. Drogi Antoni, bardzo proszę Cię o szczęście, zgodę i pokój dla całej mojej rodziny i przyjaciół. Chciałabym wreszcie spotkać prawdziwą i szczerą miłość. Błogosław tym, którzy kiedyś mnie zranili. Chciałabym Cię prosić, aby moi rodzice już nigdy się nie kłócili i aby w naszym domu panowała zawsze zgoda. Agnieszka. Święty Antoni, mam kilka małych próśb. Bardzo Cię proszę o pomoc w dostaniu się do jakiejś dobrej szkoły średniej, ale teraz pozwól mi dobrze skończyć podstawówkę. Proszę o zdrowie dla mnie i mojej rodziny, szczególnie dla mojej mamusi. Bardzo proszę o to, żeby mamie się lepiej powodziło. A ostatnią prośbą jest to, że chciałabym mieć lepsze szczęście w sprawach sercowych. Kaśka S. Drogi Święty Antoni, proszę Cię o łaskę i szczęście dla mnie i całej mojej rodziny, żeby w sprawach finansowych też było lepiej. Jednak największą moją prośbą są moje sprawy sercowe. Naprawdę chcę mieć chłopaka, ale wcale mi to nie wychodzi. Może z Twoją pomocą będę mogła, może na wakacjach, poznać wspaniałego chłopaka. Marta L. Święty Antoni, to my, snajperki z Łodzi, R i S, dziękujemy za to, że pomyślnie zdałeś mi egzaminy i dostałyśmy się do wymarzonej szkoły. Prosimy spraw, abyśmy już niebawem stały się sławne i trafiły ze swoimi utworami na pierwsze miejsce list przebojów, żebyśmy zyskały sympatyków młodzieży na całym świecie, Ruda i Sopka. Drogi Święty Antoni, proszę Cię o szczęście w miłości, o dobre oceny i naukę w przyszłym roku szkolnym. Proszę Cię również o to, żebym znalazła sobie przyjaciela, który ufałby mi i z którym mogłabym porozmawiać o wszystkim. Chciałabym zdać w przyszłym roku do wymarzonej szkoły ponadpodstawowej i marzę o tym, żeby mieć bardzo dużo koleżanek i kolegów. Proszę Cię o to, żeby wszystkim moim znajomym powiodło się w miłości. Anka. Proszę Cię, Święty Antoni, żeby moja żona ode mnie nie odeszła i mnie trochę pokochała i żebyśmy wszyscy byli zdrowi. Święty Antoni, proszę Cię o modlitwę za mnie, aby się wola Pana Boga w życiu moim w całości spełniła. Kiedy 5 lat temu prosiłam Cię o modlitwę w czasie egzaminów na studia, aby były moim powołaniem, Jezus w swojej łaskowości wysłuchał tej prośby. Potem błądziłam długo i w ciemności i upadku trwałem przez 4 przeszło lata, ale Jezus nie przestał mnie kochać i nawrócił ku sobie, wybaczył grzechy, uleczył z papierosów, onanizmu, alkoholu, narkotyków, lenistwa, fatalizmu, gier komputerowych i postawił mnie w prawdzie swej miłości. Ciężko idzie mi praca nad dyplomem na końcu studiów, ale nie chcę zaprzepaścić 5 lat życia. Wciąż nie jestem pewny powołania i proszę Cię, Święty Antoni, o wstawiennictwo w tej sprawie u Jezusa, o światło mądrości Bożej, co mam czynić dalej? Czy zostawić wszystko, rozdać ubogim i poświęcić się życiu zakonnemu? Jeśli tak, to w jakim zakonie? A może rozwijać swój talent i pracować dalej jak
na studiach i pomimo przeciwności stawać się reżyserem, twórcą filmów, jakich pragnę służyć Bogu i Jezusowi całą pełnią stworzenia mego, ale mało wierzę w siebie, brak mi odwagi, proszę o modlitwę za mnie u Boga. Święty Antoni, chciałabym bardzo być lepsza z fletu oraz chciałabym mieć lepszy słuch. Magdalena M. Za wstawiennictwem świętego Antoniego proszę Boga Wszechmogącego o uwolnienie z nałogów narkomanii i pijaństwa mego syna Ryszarda i jego ojca Tadeusza i ich nawrócenie do służby Bogu, prosi Emilka. Drogi święty Antoni, proszę Cię o kropelkę szczęścia w morzu mojego życia. Wystarczy tylko ona i będzie uzdrowione moje ja. Dziękuję świętemu Antoniemu za opiekę w podróżach, o którą proszę przed każdym wyjazdem, Wojtek. Święty Antoni, módl się za Magdę, żeby nie wzięła amfy, żeby nigdy nie chciała narkotyków, za to, aby nie mówiła głupot, żeby nie wmawiała sobie, że ją zostawimy i żeby nigdy się nie zmieniała, za mnie, żebym miała więcej rozumu i żeby ułożyło mi się w życiu, żebym zaczęła chodzić do szkoły i uczyć się. Marlena P. Żeby Kamila podała mi pierwsza rękę. Święty Antoni, bardzo dziękuję Tobie za dziewczynę, za wszystkie łaski wyproszone u Boga. Jednocześnie obiecuję poprawę. Pozwoliłeś, abym zauważył wiele swoich błędów. Proszę Ciebie, abyś pomógł mi się zmienić. Proszę o zdrowie dla mojego ojca. Proszę Ciebie, żeby wszystko zaczęło się układać. Krzysiek. Święty Antoni, bardzo dziękuję Tobie za to, co zrobiłeś dla mnie do tej pory. Proszę Cię o to, aby moje prośby zostały wysłuchane. Proszę, aby poszczęściło mi się w życiu, abym znalazł normalną dziewczynę. Zauważyłem swoje błędy i obiecuję poprawę. Proszę o zdrowie i szczęście w moim życiu, Tomek. Bardzo proszę Cię z całego serca, święty Antoni, żeby były moje dzieci szczęśliwe i dobre dla mnie i nie ubliżały mi jako matce, która gorzko płacze, i żeby dobrze miały, żadna krzywda ich nie spotkała, a ojciec dzieci, który mi i babci krzywdę wyrządził, żeby umarł. Święty Antoni, proszę, aby Leszek, którego poznałam i pokochałam, był szczęśliwy i nie pił alkoholu. Proszę Cię z całego serca, daj mu szczęście. Był dla mnie cudownym człowiekiem. Myślałam, że ułoży się życie. Teresa. Dziękuję Tobie, że mogłem wrócić do Joli. Proszę Cię o wytrwałość, zrozumienie, zdrowie i miłość. Chciałbym wytrwać w postanowieniach i dojść razem z Jolą do celu. Proszę Ciebie o siłę, wytrwanie, Krzysztof. Rok 1998. Cudowny święty Antoni Padewski, dziękuję z całego serca za opiekę, za miłość i dobroć, jaką mnie każdego dnia obdarzasz. Proszę o dalszą opiekę nade mną i moją rodziną. Bądź z nami w pracy i odpoczynku, dziel z nami i uświęcaj dole i niedole. Spraw, aby kiedyś nasza rodzina na zawsze zjednoczona z Tobą wielbiła w niebie Twoją miłość i miłosierdzie. Proszę, oświeć mnie, abym wiedziała, jak dawać Ci radość, abym czuła, że Twoje serce bije z radością dla mnie. Twoja na zawsze czcicielka. Święty Antoni, proszę o to, aby Marek w końcu się mną zainteresował, abyśmy choć przez trochę byli razem, aby moi rodzice mieli do mnie więcej zaufania i puszczali mnie na całe noce, aby te wakacje były udane i najważniejsze, to by wyszło coś z Markiem. Święty Antoni, bardzo dziękuję Tobie za wszystkie spełnione moje prośby, a w szczególności za wspaniałą narzeczoną. Bardzo Ciebie proszę, abyśmy szczęśliwie spędzili nasze życie. Proszę Ciebie, żebym znalazł dobrą i popłatną pracę, prosi Krzysiek.
Święty Antoni, proszę Cię o zdrowie dla mnie i całej rodziny. Spraw, aby mój brat nie kłócił się z rodzicami. Święty Antoni, proszę Cię, abym w życiu doznała szczęścia i żebym nie poszła do domu dziecka. Proszę Cię także o zdrowie dla mnie i mojego rodzeństwa i żeby mój tata i moja mama byli razem w niebie. Ewelina. Święty Antoni, proszę Cię, spraw, abym dostała mieszkanie i nie piła już w życiu alkoholu. Beata. Święty Antoni, proszę Cię, aby moja mama była dla mnie lepsza, żeby w końcu mnie zrozumiała. Święty Antoni, spraw, abym wyzdrowiała i nie miała śladu po pogryzieniu psa, aby pies nie był wściekły, aby już nic mnie nie bolało. Spraw, aby mąż nie pił i córka była bardziej wyrozumiała. Spraw, aby minęły nasze kłopoty finansowe, prosi Danuta. Święty Antoni, ja to przede wszystkim przepraszam za to, co w życiu zrobiłem złego, ilu ludziom wyrządziłam krzywdę, a proszę tylko o jedną jeszcze szansę, Marzena. Święty Antoni, błagam o jedno, trzeźwość. Niech Twa ręka uczyni dla mnie cud, niech wódka przestanie być moim żywiołem. Niech mi obrzydnie pokraniec dni moich, których zechce użyczyć mi Pan tego świata, prosi Krzysztof B. Święty Antoni, bardzo Cię proszę, daj mi szczęście, aby mogła sobie ułożyć życie z chłopakiem, którego kocham i chcę, aby on mi się też poświęcił. I jeszcze bardzo proszę o silny charakter i cierpliwość i pomóż mi, abym miała silne postanowienie i żeby nigdy mnie nie zapomniał. Święty Antoni, pomóż mojej mamie, aby wyszła ze swoich długów i pomóż ułożyć jej życie z osobą, którą kocha i mojej siostrze Beacie, aby jej życie było jak najlepsze, bo wiem, że na to zasługuje i daje nam wszystkim zdrowie. Święty Antoni, pomóż mojej koleżance, aby jej brat wyszedł ze śpiączki i żył jak najdłużej. Bardzo Cię proszę, żeby on wrócił na stałe do mnie i żebyśmy byli razem do końca życia. Elżbieta A. Kochany Święty Antoni, bardzo Cię proszę o jedną rzecz, która jest dla mnie najważniejsza. Proszę Cię, aby w końcu dobrze zaczęło mi się układać z XX. Jesteśmy już razem ponad rok i ciągle się kłócimy. Proszę z całego serca, żeby ta osoba w końcu się zmieniła, żeby wszystko było jak dawniej. Proszę Cię także o zdrowie i pieniądze dla mnie i mojej rodziny, i aby wszystko się ułożyło. Święty Antoni, dziękuję bardzo za to, że zdałam egzaminy do szkoły średniej. Dziękuję, że zdałam do drugiej klasy. Jestem wdzięczna za to, że robię to, co robię. Za taniec bardzo, ale bardzo dziękuję. On jest częścią mojego życia. Podpisana Kaśka. Święty Antoni, proszę Cię, byś mi dał silną wolę, by rzucić palenie papierosów i żebym był zdrowy. Jerzy P. Święty Antoni, proszę Cię, aby do soboty zeszła mi waga chociaż 1,5 kg. Dziękuję, Michał. Drogi Święty Antoni, na wstępie chciałabym Ci za wszystko podziękować. Dziękuję Ci za pomyślne ukończenie szkoły, za zdanie końcowych egzaminów. Chciałabym Ci podziękować też za to, że spotkałam na mojej drodze życia człowieka, który jest naprawdę osobą godną do naśladowania. Jest wyrozumiały, szczery, a co najważniejsze, kocha mnie. Chciałabym, aby mnie nigdy to szczęście nie opuściło, aby tak jak jest teraz, było zawsze. Chciałabym Cię prosić o pomyślne zdanie maturalnych egzaminów oraz prosimy Cię, aby w naszym domu panowało prawdziwe ognisko domowe, by rodzice byli zdrowi. Dziękujemy za pomyślną operację mamy Arka. Chcielibyśmy, aby nasze uczucia względem siebie nigdy nie wygasły i przetrwały wszystko, co stanie na naszej drodze. Arek i Agnieszka. Święty Antoni, proszę Cię o spełnienie mojego największego marzenia. Chcę zostać top modelką. Święty Antoni, błagam Cię, byś
pomógł mojej przyjaciółce znieść dzielnie utratę matki, prosi Ola. Rok 1999. Święty Antoni, proszę, abyś dał mi siłę, aby mogła przetrwać i przezwyciężyć nieszczęścia, które na mnie spadły. Błagam, pomóż mi w najtrudniejszych chwilach mojego życia. Proszę również o zdrowie dla moich najbliższych i błogosławieństwo, prosi Anna. Święty Antoni, proszę Cię, daj mi zdrowie i mojemu synowi też. Spraw, żebym miała stałą pracę, żebym ciągle nie szukała jej i w miarę dobrze zarabiała. Żebym poznała kogoś dobrego i wyszła za mąż, żebym nie była taka samotna. Żeby mojemu synowi ułożyło się życie, żeby nie pił i się nie stoczył, żebym była szczęśliwa i mój syn też, żeby miał mieszkanie i pracę, z której byłby zadowolony. Ja, żebym miała stałą pracę, żeby w końcu poznała mężczyznę, z którym bym była szczęśliwa i żebyśmy z synem mieli zdrowie. Święty Antoni, prosimy Cię o zdanie egzaminu dojrzałości i dostanie się na studia, o ogólnie dobre wyniki w nauce i o wielkie szczęście dla nas obojga, bo bardzo się kochamy i pragniemy być ze sobą przez całe życie. Prosimy i modlimy się o zdrowie dla naszych rodzin, Aneta i Rafał. Święty Antoni, proszę Cię o wstawiennictwo w następujących intencjach, by udało mi się pokonać własne słabości i nie ulegać pokusom, przemóc jej zacząć żyć w wolności od grzechu, odnaleźć wspólny język z tatusiem, by nasza rodzina była wierząca, kochająca i pełna nadziei. Wstaw się o przyszłość mojej babci, o to, by nie przejęła się kłopotami finansowymi i mieszkaniowymi. Niech wiara doda jej sił. O zdrowie i pogodę ducha, bym nie przysparzała rodzicom kłopotów, a była ich podporą, radością, pomocną dłonią, pocieszycielką. Bym zdała maturę i dostała się na studia. O dary Ducha Świętego, by ich moc dodała nam sił do pokonywania codziennych trudności, byśmy mogli jak najgodniej wypełnić zadania, które wyznaczył dla nas Pan. Święty Antoni, spraw, abym była zdrowa i dobrze się uczyła w szkole, ponieważ spadam na 4+. Daj zdrowie mi i całej rodzinie, żeby tata trochę zmądrzał i nie krzyczał i nie popełnił jakiegoś głupstwa. Daj zdrowie, pieniądze i dobre oceny w szkole. Twoja Daria. Święty Antoni, nie umiem wyrazić swojej wdzięczności za to, co dla mnie zrobiłeś. Dziękuję z całego serca za celujący z pracy dyplomowej, za to, że mam tak wspaniałego chłopaka, za spokój i zdrowie w rodzinie i proszę Cię, aby tak było cały czas. Może to jest niestosowna prośba, ale błagam Cię, nie dopuść, abym zaszła w ciążę. Wiem, że to jest ogromny dar od Boga, ale ja jestem jeszcze na to nie gotowa. Proszę Cię również o pomyślne zdanie matury i zdrowie dla całej rodziny. Wiem, że nie zawsze postępuję tak, jakbym chciała. Żałuję tego bardzo. Przebacz mi, proszę, i wysłuchaj moich próśb, Beata. Święty Antoni, proszę Cię o to, aby mój tata mniej pił, żeby nigdy nie kłócił się z mamą, abym ukończyła dobrze pierwszą klasę i resztę szkoły, aby Monika zdała maturę i aby cała moja rodzina i znajomi byli zdrowi, prosi Karolina. Święty Antoni, bardzo proszę Cię o to, aby mój związek z Arkiem był udany i żeby on był zawsze ze mną szczęśliwy oraz żeby była jego rodzina ze mnie dumna. Święty Antoni, proszę o zdrowie dla mojej rodziny oraz rodziny Arka oraz szczęście dla Jurka, żeby się spełniły jego marzenia. Święty Antoni, proszę, pomóż mi, abym nigdy nie straciła Arka i żebyśmy się nie kłócili o naszych bliskich. Niech on zaakceptuje moich bliskich, prosi Elżbieta. Święty Antoni, choć nie jestem dobrym człowiekiem, to jednak ośmielam się prosić Ciebie, spraw, aby nasza rodzina znów była razem, Grzesiek i Boguśka.
Kochany święty Antoni, proszę, niech się stanie cud, żeby mogła urodzić swoje kochane dziecko. I proszę Cię o szczęśliwą duszę rodzinę, o zdrowie moich córek i o przyjście na świat mej miłości. Dziękuję. Święty Antoni, pomóż mi odnaleźć spokój i daj mi łaskę prawdziwej miłości. Kieruj mną, abym potrafiła odrzucić to, co złe, a dostrzegać wartościowe. Proszę o przyjaźń, Marzena. Prośby z lat 2017-2019. Prośba do świętego Antoniego o uwolnienie Piotra od wszelkich zniewoleń, sideł złego i zaburzeń psychicznych, by żył godnie i wrócił do Boga. Niech święty cudowny Antoni Padewski odpuści mi wszystko w dzień swego odpustu, co przyczynia się do demonicznego dręczenia i niszczenia mojej osoby. Święty Antoni, proszę Cię o dobrego męża jak najszybciej i o to, abym była dobrą żoną i była między nami piękna miłość. Proszę też o dzieci, o zdrowe potomstwo. Jeżeli to możliwe, to też o naprawienie relacji z Mariuszem, z którym chodziłam 10 lat. Może się jednak poprawi ta relacja. On się nawróci i to on będzie moim mężem. Proszę o Twoją pomoc i pośrednictwo, Ania. Święty Antoni, proszę, aby mój syn Piotr żył zgodnie z wiarą chrześcijańską i kochał Boga i przyjął sakrament małżeństwa. Święty Antoni, bardzo proszę o wstawiennictwo w uproszeniu łaski pojednania między małżonkami Mają i Maćkiem, oby nie doszło do rozwodu i oby ich mały synek Kacperek miał kochającą się rodzinę. Święty Antoni, proszę o znalezienie dobrego człowieka na męża. Święty Antoni, proszę, oświeć mi umysł, abym był zdolny chłonąć potrzebną mi wiedzę do sesji egzaminacyjnej. Z góry dziękuję, Dominika. Święty Antoni, proszę o wstawiennictwo u Boga dla moich koleżanek z pracy i ich rodzin. Bóg zapłać. Święty Antoni, dziękuję za otrzymane łaski. Proszę o łaskę nawrócenia dla mojego syna i zdrowie dla mnie. Ukochany święty Antoni, proszę Cię o uzdrowienie Marcina z alkoholizmu. Proszę też o zdrowie dla nas wszystkich i opiekę. Święty Antoni, dziękuję Ci za wszystko. Święty Antoni, prosimy o zdrowie, szczęście i łaski dla podopiecznych domu senior Wigor w Zgierzu. Niech wszyscy otaczają się wzajemnie miłością, szacunkiem i wsparciem, a dobro niech zwycięża. Święty Antoni, błogosławiony Rafale, za Waszym wstawiennictwem błagam Pana Boga i Matkę Najświętszą o cud zgody w rodzinie, odmianę serc dla mojej żony i córek. Uratujcie nas, nie dajcie nas rozbić. Dziękuję za wszelkie otrzymane łaski i pomoc. Święty Antoni, dziękuję Ci, że mnie tu przyprowadziłeś w Twoje imieniny. Rano w Radiu Niepokalanów po raz kolejny, ale tym razem jak na nowo usłyszałem, jeśli cudów szukasz, idź do Antoniego. Dlatego jestem, aby na miejscu prosić Cię o cud uzdrowienia naszego małżeństwa, przerwania niepowodzeń, milczenie żony, także jej oschłości wobec mnie, ale szczególnie, abym nie przeklinał przy żonie i córkach. Dlatego proszę, Ojcze Antoni, daj mi Twój język czysty i błogosławiący, prosi Robert. Święty Antoni, pragnę podziękować Ci za łaskę poprawy zdrowia oraz proszę o nawrócenie do sakramentu świętych mojej małżonki i moich córek. Święty Antoni, uproś nam łaskę wytrwania w czystości do ślubu dla mnie i mojego chłopaka. Święty Antoni, dziękuję Ci za szczęśliwe urodzenie dzisiaj Tymcia i za każdą łaskę nam dano, prosząc o dalszą opiekę nad dziećmi, rodzicami i nad rodzinami. Święty Antoni, dziękujemy za 12 lat małżeństwa w miłości i wierze, Ewa i Tomasz. Święty Antoni, proszę o zdrowie dla mnie i moich dzieci, a także proszę o pomoc dla nich, aby wstrzymali się od picia alkoholu. Proszę o wsparcie Antoniego, abym swoją łaską i opieką okazał litość mojej koleżance Dzitce,
która opiekuje się bardzo ciężko chorym mężem przykutym do łóżka. Koleżanka jest już u kresu swojej wytrzymałości. Gorąco prosi Ela. Święty Antoni, prośba o uzdrowienie i poprawę relacji małżeńskich Ewy i Darka, będących w związku 27 lat. Żyjemy obok siebie, nie razem. Chcę naprawić naszą relację, ale czuję niechęć i opór ze strony mojego męża. Między nami jest mur, brak ciepła, miłości i zrozumienia. Święty Antoni, proszę Cię, uproś łaskę powrotu do Boga dla mojej córki i proszę o błogosławieństwo dla jej rodziny, proszą rodzice. Dziękuję, Święty Antoni, za wszystko. Błagam o dar nawrócenia dla moich bliskich, dar małżeństwa z Adamem i dar poczęcia naszego dziecka jako daru Bożego dla nas. Błagam o potrzebne łaski i dziękuję z całego serca za Twoją opiekę. Uproś, proszę, łaskę pojednania z Panem Jezusem. Prosi Anna. Drogi Święty Antoni, uprosił Pana Boga dla nas wewnętrzny spokój, pojednanie w rodzinie, pokonanie wad narodowych, zakończenie tej strasznej wojny polsko-polskiej. Święty Antoni, dziękuję Ci za otrzymane łaski, proszę o Twoje wstawiennictwo za moim mężem, żeby się nawrócił do Boga i moje małżeństwo przetrwało wszystkie kryzysy, prosi Barbara. Święty Antoni, błagam o zdrowie dla córki Anny oraz uwolnienie z nałogu palenia papierosów, prosi matka. Święty Antoni, módl się do Boga o uwolnienie mojej córki od złych duchów, od depresji, bulimii i wszelkich chorób, od lęku, prosi Beata. Święty Antoni, dziękuję za wyrwanie z nałogu alkoholizmu i trwaniu w tym postanowieniu. Proszę o pogłębienie wiary dla Darka. Święty Antoni, módl się za nami, proś miłosiernego Boga o łaskę nawrócenia, przebaczenia i pojednania mojego małżeństwa i rodziny. Święty Antoni, gorąco błagam, aby wnukowie Kasia i Michał nawrócili się do kościoła, błaga babcia. Święty Antoni, gorąco proszę o uwolnienie z nałogu palenia papierosów córki Anny i jej zdrowie, prosi matka.